teraz już u góry tylko jeden zawodnik. Niech usiądzie i niech będzie taką fortecą. Niech ta belka będzie właśnie takim murem. Niech odgrodzi się od wszystkiego, od tych emocji. Spokój, Kamil. Nie nerwowo, nerwowo. Nawet nie można przecież złapać gdzieś na łące motyla. Popatrzył na trenera Łukasza Kruczka. Szybciutko, nawet nie było długiego oczekiwania. Już jest w połowie, już jest w progu i leci. Niech leci tym malinowym kostiumie. Jest mistrzem olimpijskim Kamil Stoch! Jak fortuna! W 72 roku Kamil Stoch! Jesteś mistrzem! Jesteś fantastycznym! Nie dałeś nam naparsteczka szczęścia, a dałeś nam kielich szczęścia! 103,5 metra! Najdłuższy skok w drugiej serii i mamy 15 medal Polski na zimowych igrzyskach olimpijskich. Kamil Stoch jest w tej chwili mistrzem olimpijskim. Bardali i Prewc podbiegli do niego i już mu gratulują. Nieważne nawet co się dzieje. Proszę Państwa, noty marzeń. 2 dwudziestki, 3 po 19,5 punktu. To jest nokaut innych zawodników. To jest coś fantastycznego. To są łzy szczęścia. To jest Kamil Stoch. Całuje narty. Całuje niebo. Całuje Soczi. A my zajrzyjmy do domu rodzinnego. Do domu Państwa Stochów. Jesteście dumni i szczęśliwi. Macie fantastycznego syna. Jesteś po prostu mistrzem olimpijskim. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy jedynki, kochanego pana Zimocha, niezrównanego sprawozdawcy, no i wszystkich kibiców jak zwykle. Opiszę panu, co się dzieje. Kamil odebrał gratulacje od swoich rywali, a teraz jedna narta w jednej ręce, druga narta w drugiej. Leciutko ją podnosi jedną i drugą. Tak jak leciutko i fantastycznie skakał. Jest boski, jest wielki, a całus dla żony Ewy.